pamiętasz ten moment, kiedy stałaś na scenie? Mam wrażenie, że niedużo brakowało i ty byś została Miss Polski. Tak, to prawda. Szczerze mówiąc, nie pamiętam nic z tego momentu. Ręce nam się trzęsły z Angeliką i bardzo się cieszę, że została Miss Polski. Naprawdę zasłużyła na to. Czy typowałyście, to tak naprawdę wygra? Jak to wyglądało? Szczerze mówiąc, nie. Miałyśmy tak mocną grupę i to podkreślali wszyscy, jury, organizatorzy, że grupa jest naprawdę w tym roku mocna, więc myślę, że nie było takiej faworytki, więc myślę, że to też zaskoczenie, ten werdykt. Widzieliśmy was w pięknych strojach marki Releciga, takich kolorystycznych. Jak ci się podobają stroje właśnie tej marki? Bardzo mi się podobają. Cieszę się, że już taki jeden mam w domu, dostałyśmy w prezencie. Tak, podobają mi się zdecydowanie. W takim razie, jaki najbardziej strój ci się podobał i jakie kolory? Myślę, że ten, który miałam, czyli pomarańczowy. To chyba jakiś znak też miała pomarańczowy kolor i z Polski nowa. A no tak, nawet nie wiedziałam. Z tych emocji po prostu nie zarejestrowałam, która jaki dostała strój. Co będziesz teraz robiła po konkursie? Dalej się rozwijała, ja śpiewam, występuję, pisała własne utwory, no i pełniła rolę pierwszej wicemis.